Siemaneczko, z tej strony już chyba wiecie kto. Techniczka eksperta, dziś moim ekspertem Don Diego. I pokażę nam coś na gołe piąchy. Co nam pokażesz? Generalnie pokażę, jak szukać miejsca, żeby samemu być bezpiecznym w zadawaniu ciosów i no wiadomo, w określonej sytuacji, ale tak, żeby komuś wyrządzać krzywdę, żeby jemu odbierać trochę tlenu i energii, a żebyśmy przy tym byli zabezpieczeni. Tylko proszę, nie zabij mnie. Mam dwójkę dzieci, które na 30 lat, naprawdę muszę być zdrowy. Spokojnie, zrobimy to dobrze. Generalnie sytuację mamy tutaj fajnie, bo mamy ring mały, taki jak w rondzie, ale też moja walka z Łazarem to pokazała, jak na przykład tą daną technikę robić. Czyli typowo przyklejenie zawodnika do lin. Często jest tak, że zawodnik próbuje nas tutaj chwytać. Zwróćcie uwagę, co jest tutaj najważniejsze. My możemy czuć się bezpieczni, bo mamy głowę za jego barkiem, a tutaj mamy odklejoną całą stronę. Nawet jeżeli ma łokcie tutaj przyklejone, my jesteśmy w stanie za te łokcie uderzać. Powiedzmy, nie jesteśmy w stanie wygenerować tym uderzeniem całej mocy, ale gdy 3-4 razy trafimy na te żebra, to... No ale też przy gołej pięści to jest odbiera dużo powietrza, nie? I to jest bardzo ważne. Wiesz, te cały czas drobną, małą łyżeczką po troszeczkę odbierać tą energię i to jednak przynosi nam zamierzone. Czyli jeszcze raz, spychasz go mocno, tak żeby... Tak, albo po prostu, no już samo to, zachodzenie, bak tutaj, bum, dążę tam do klinczu. Często właśnie baryczkami wchodzę, cały czas głowa przyklejona tutaj i uderzamy za łokieć. Często jest to właśnie, że zawodnicy próbują w tym momencie nas klinczować albo coś zrobić, a ja dalej mam tutaj drogę idealną do tego, żeby bezpiecznie uderzać. Nie róbcie tego w domu. Próbujcie, ale nie róbcie. Dziękuję Ci bardzo, to było na tyle. Wiecie co macie robić, widzimy się w następnym odcinku.